nie wyobrażam sobie, żebym wydał kilka tysięcy złotych na promocję mojego utworu. No bo naprawdę bym zupełnie szczerze, bez jakiejś kokieterii, no wolałbym dać biednym ludziom to tak. Z moimi znajomymi, z moimi kolegami możemy sobie skręcić teledysk w Krakowie, czy w Polsce, czy nawet w Hiszpanii za pizzę. Ej, Filip, to nie ten. Duży w maluchu. Filip Nowobilski zaprasza na program z gwiazdami. Jego znaki rozpoznawcze to okulary, nakrycie głowy oraz dobra muzyka. Na podbój krajowych i zagranicznych list przebojów wyruszył z Krakowa, który jego zdaniem jest pełen magii, tajemnic i inspiracji. Klimat panujący w Grodzie Kraka okazał się na tyle sprzyjający, że w mieście tym gromi stworzył takie hity jak m.in. Follow You, Runaway i Spirit, który na początku 2017 roku był najczęściej granym utworem w polskich stacjach radiowych. Kilka tygodni temu artysta został uhonorowany statuetką SK Music Awards w kategorii Najlepszy DJ Producent. Stojąc na scenie, zadedykował swoje wyróżnienie zmarłemu Zbigniewowi Wodeckiemu, który nigdy nie ukrywał, że z gromi łączy go wszystko poza fryzurą. Kiedyś byłem w studiu, w którym ty stworzyłeś, albo raczej puszczałeś znajomym Follow You kawałek, chyba, jeśli dobrze pamiętam, i pytałeś, tak patrząc z perspektywy czasu trochę kurtuazyjnie, tak mi się wydaje, czy ten kawałek jest dobry. Ta historia z Follow You to jest historia na to, jak nie można w ogóle analizować, jak nie można liczyć, jak trzeba wierzyć w to, co się robi. I czasami samo przychodzi. Przyznaję, że Follow You, od Follow You tak naprawdę dla mnie dużo się zmieniło. Pod kątem czy rozpoznawalności, czy w ogóle jakiejś takiej nabrania wiary w siebie. Bo ja wiele utworów, czy wiele produkcji, czy wiele podkładów, czy bitów robiłem, ja ich nie pokazywałem, bo się wstydziłem. Z Follow You było tak, że jakiś tam, przyznaję, jakiś mały basik, gdzieś coś tam w głowie się zrodziło i zadzwoniłem, pamiętam, do mojego kolegi Krzysia. Krzysia serdecznie pozdrawiam i mówię: Krzyś, piekielnie zdolny to wokalista, gitarzysta. Krzyś, chciałbym, żebyś zagrał taką gitarę, to powinno być w takim stylu a la Depeche Mode, takie jakieś analogowe brzmienia chcę zrobić. I Krzyś zrobił generalnie piękną gitarę. Wysłałem to do Stanów, nagrał word vocal, też piękny. I ja przyznaję, wysłałem to do jednego z moich kolegów DJ-ów, który gdzieś w jakiejś stacji radiowej chciałbym, żeby to zagrał. Naprawdę skromnie mu to wysłałem, żeby w nocy to zagrał. On to przekazał swojemu koledze, który tam był dyrektorem, i odpisał. Mówił mi: daj wersję radiową. Ja tej wersji w ogóle nie miałem, bo nigdy nie przypuszczałem, że to może być radiowy utwór. I to się wszystko wydarzyło w ciągu jednego tygodnia. Utwór, który nie miał być w ogóle przebojem, utwór, który miał być tylko grany przeze mnie w klubie, nagle się coś z tego wydarzyło, nie? No i widzisz, jak pięknie. Przepiękna historia. Ale aż wzruszony jestem. Ale ja naprawdę jestem wzruszony, bo ja pamiętam radość Krzysia, który to usłyszał. Wiesz, pamiętam też teledysk, jak robiliśmy. Ale ja też się cieszyłem, jak cię usłyszałem w radiu po raz pierwszy. No gromi wreszcie wypaliło. To wszystko są małe takie rzeczy, z których się najzwyczajniej. Nie tylko ja, bo też się cieszyłem, jak zrobiliśmy teledysk. Właściwie ten teledysk był wcześniej zmontowany, moi koledzy serdecznie przemontowali ten teledysk, zrobili go, mogło się to gdzieś pojawić. To są fajne rzeczy. Cieszę się, że mam oglądnięcia, że ludzie do mnie piszą, że są dobre komentarze, że jak jadę na, nie wiem, na koncert, czy zagrać seta do klubu, to ludzie znają mój utwór, tak? No, znają, bo gdzieś go usłyszeli, czy w radiu, czy w internecie, czy na YouTubie, więc wiem, że to jest bardzo pomocne, ale nie wyobrażam sobie, żebym wydał kilka tysięcy złotych na promocję mojego utworu, no bo naprawdę bym zupełnie szczerze, bez jakiejś kokieterii, no wolałbym dać biednym ludziom to, tak? No bo rozumiem, że trzeba budować te zasięgi, ale kurczę, tysiące złotych ludzie wydają na promocję, czasami mam wrażenie, że to jest w ogóle bez nakręcanie się jakieś, bez upamiętania. Jedni przed drugim. No słuchaj, trochę tak jest, ale ty przecież też swoich teledysków nie robisz za trzy puszki Coca-Coli. Wiesz co, no mógłbym cię zaskoczyć, no bo... Pamiętam, że kiedyś mi powiedziałeś, jak zapytałeś mnie chyba o to, czy nie miałbym kogoś do nagrywania teledysku, chyba pod kątem Follow You, że miałbyś kasę na stopic. Na Coca-Cola. No albo na stopic. Jakbyś sobie przeliczył stopic dobrych, no to wcale nie jest mała kwota, nie? No nie. No, z drugiej strony Follow You zrobiliśmy właściwie za kilka pizz. Czy te produkcje twoich teledysków wyglądają tak jak przed 2 laty? Z tego co pamiętam, wtedy miałeś jakiegoś gościa w Stanach Zjednoczonych, któremu wysyłałeś utwór i on pod tym kątem reżyserował całą ścieżkę, tam znajdował aktorów i jazda. No to też tak jest.
ja wychodzę z założenia, że jeżeli chciałbym jakiś teledysk, to potrafię napisać, że chciałbym, żeby to wyglądało tak. Mam jakąś wizję swoją, jakąś emocjonalność z utworem i chciałbym, żeby to wszystko współgrało. Ale jeżeli ktoś napisze mi scenariusz, jeżeli ja go nie napisałem, napisze ten scenariusz, ja go zaakceptuję, to później już nie ingeruję jak to wygląda. Staram się szanować artystyczne jakieś tam wizje człowieka, który to robił. I naprawdę jestem ostatnią osobą, która by zmieniła kompletnie ten teledysk. Tak? Wiem, że na przykład moja firma Sony często tam jakieś uwagi ma. Ja mówię, słuchajcie, to jest artysta, chciał tak zrobić, on tak to widział. Każdy z nas widzi to zupełnie inaczej. I dlatego jak wysyłam tam utwór, załóżmy, do Hiszpanii, moi koledzy w Hiszpanii mówią, Gromi, to widzimy to tak, tak i tak. Generalnie ufam ludziom, ufam też, znam większość tych ludzi i wiem, co potrafią. Tak? Oczywiście, że chciałbym mieć przepiękne teledyski, przebogate, no to każdy by tak chciał. Ale tak jak powiedziałem, z moimi znajomymi, z moimi kolegami możemy sobie skręcić teledysk w Krakowie, czy w Polsce, czy nawet w Hiszpanii za pizzę. Dużo mówisz o Krakowie, o tym, że tutaj masz wspaniałych artystów. Ostatnimi czasy z Krakowa jeden wybitny artysta odszedł, Zbigniew Wodecki, człowiek, którego nawet jak byłem na gali KSW, ludzie upamiętnili minutą ciszy, więc faktycznie przemawiał do wszystkich. Muszę przerwać, bo tam jest takie studio telewizyjne, z którym myślę z 15 lat temu spotkałem pana Zbigniewa i tam się poznaliśmy, dosłownie tutaj. To jest niesamowite, że się połączyły te fakty. Ale tak, poznałem pana Zbigniewa i pewnie chciałeś nawiązać do tego, że statuetkę dedykowałem ostatnią wygraną. Tak? No to dlaczego akurat tę statuetkę zadedykowałeś Wodeckiemu? To dlatego, że po pierwsze zaskoczony byłem totalnie, tak? Jak miałem tam pierwszy występ, poszedłem pożegnać się z to na nas, dzięki. To tobie klikają klaksony. I poszedłem do orkiestry się pożegnać i nagle ktoś zadał, Gromi, tu musisz iść. Usiadłem i pamiętam, że ktoś powiedział, Gromi, że wygrałem. I to było dla mnie totalnym szokiem. I pomyślałem sobie, że to takie rzeczy się rodzą w sekundę, nie? Że pan Zbigniew, który niedawno przecież był na tych scenach, z którym miałem okazję wielokrotnie rozmawiać, no nie ma go na tej scenie, naprawdę jakaś pustka, nie? I raczej to nie by wtedy. Na SK Music Awards okay, nie było, ale tak ja nie mówię o tej scenie, nie mówię ogólnie o scenie naszej takiej. I żeby było już pełni to, co nie wiem, czemu ludzie na czerwonym przechodzą. To w sekundzie to jakby, nie wiem, no, może ktoś z nieba mi powiedział, ty stary. Ale zupełnie szczerze zadedykowałem ją panu Zbigniewowi z prostego powodu, bo się znaliśmy, bo go zabrakło, a chwilę wcześniej rozmawiałem z moją ekipą, że chciałbym do projektu, który gdzieś tam buduję, który niedługo będzie miał premierę, zaprosić pana Zbigniewa też, tak. Ja naprawdę niewiele mi brakło, żeby z nim o tym rozmawiać. No i prosta sprawa. Ja z kolei do Wodeckiego dzwoniłem parę dni przed jego zabiegiem związanym z wszczepianiem bypassów. Chciałem go zaprosić do serii Gwiazdy i ich pojazdy. Powiedział mi, że tak, niech pan dzwoni, bo ja teraz mam taki drobny zabieg, to tam w okolicach 15 możemy się już umawiać. No 15 to on już chyba nie żył, z tego co pamiętam. I to też takie dosyć było przykre. No mi było strasznie przykro, zupełnie szczerze. Ja z racji, że go też znałem, że muzycznie nasze wrażliwości, naprawdę, to piekielnie zdolny multiinstrumentalista. Naprawdę trąbkę, którą człowiek myślałem, że mi zagra w moim projekcie. No marzyłem o tym, tak? No nie udało się, stąd dla mnie było oczywiste, że chcę na koniec panu Zbyszkowi coś powiedzieć, coś zadedykować i zrobiłem to tak, w ten sposób. To jest moje prywatne i jakby nie mam powodu, żeby o tym w ogóle chyba jakoś specjalnie więcej. Oczywiście. Kolaboracje to jest coś, z czego... Ale jeszcze jedna rzecz a propos pana Zbyszka. Tak, widzieliśmy się kiedyś ze panem Zbyszkiem, to na koniec mówi tak, na koniec spotkania. Gromi, jest jedna rzecz. Jedna rzecz tylko na zróżnik. Ja mówię, jaka, słyszałem panie? Też. I on naprawdę mówi, że włosy. Dobra, ściągam ten kapel, okej? Okay? Słuchaj, mówiłem o kolaboracjach. To jest coś, co jest związane z każdym artystą. W którymś momencie tych kolaboracji jest więcej. Ludzie się chętnie łączą w pary, bo mogą się na kimś też, powiedzmy, wylansować. Kiedyś Donatan ci chyba proponował, żebyś nagrał kawałek z Cleo. Było coś takiego, prawda? No, ja myślę, że nasze drogi się kiedyś pewnie jeszcze spotkają. I ty tak z dystansem, że tak powiem, spojrzałeś na to. Znaczy, nie wiem, czy z dystansem. No, ja też mam
ludzie o tym nie myślą, tak, że ja mam kontrakt z Sony Music i tak naprawdę to Sony Music zadecyduje o tym, z kim ja mogę coś zrobić. To nie jest takie proste w momencie, kiedy masz podpisany gruby kontrakt. Wszyscy artyści w Polsce wiedzą, jak masz kontrakt 360 stopni, to wszystko, co zrobisz artystycznie, o tym wszystkim musi zadecydować ktoś w firmie, tak? I podobna sytuacja tutaj, jeżeli miałbym zrobić coś z Cleo dzisiaj, to musi wyrazić zgodę ktoś w Sony. I to nie jest takie proste. W momencie, gdyby nie miał kontraktu, to możemy sobie usiąść z Cleo i zrobić coś. Oczywiście możemy zrobić, tylko nie, tego nie mogę podpisać tak, jak powinienem. Tak? Oczywiście, tylko jakimś innym pseudonimem artystycznym człowieka, który nie istnieje. Dokładnie. A zdarzają się takie sytuacje? Zdarzają, no ale to z racji kontraktu lepiej o tym nie mówić. No dobrze. No na tym rondzie, to jest takie rondo pełne zwierzeń, bo na tym rondzie kiedyś Miłosz, raper, mi powiedział, że zna raperów, którzy piszą zwrotki pod konkretny product placement. No, ciekawe. No. Przykre to jest troszeczkę, że tak ta sztuka nie jest w stanie sama się bronić i często musi być wspomagana. Ale w Krakowie musimy szanować słowo sztuka, wiesz? Ktoś kiedyś powiedział, że do Warszawy się wysyła co godzinę trochę kultury i sztuki. Pociągiem? Tak. Ale przepraszam wszystkich z Warszawy. To, wiesz, że to nie jest program tylko w Krakowie. No dlatego mówię, głupie żarty ktoś mi powiedział tak. Bardzo, bardzo głupie. Ale a propos sztuki, to przeglądając sobie twoją biografię przed tym wywiadem, trafiłem tam na parę ciekawych rzeczy, o których nie miałem pojęcia, czyli że DJ, producent, malarz i jeszcze coś było, rysownik. No, może być. No, nie miałem pojęcia, jak ty jeszcze się zajmujesz takimi rzeczami. Masz jeszcze jakiś drugi pseudonim, pod którym tworzysz? Nie, wiesz co, ja o tym, że mało osób o tym wie, ja też niespecjalnie się z tym obnoszę. Robię to... Cześć, chłopaki. Robię to po nocach, wtedy, kiedy mogę, no, dzielę jakoś studio, zajawki przeróżne, no, z tym, żeby coś namalować. Coraz mniej maluję dzisiaj, tak, bo dużo gram na przykład, to mi zabiera, ale uwielbiam malować. Malarstwo to jest chyba najpiękniejsza pasja. Kiedyś jeden z profesorów malarstwa powiedział, że jak będziesz, pewnie powiedział do mnie pan Andrzeju, bo nie gromi, jak będziesz siedział ze swoimi pracami, no to otoczony swoimi pracami, jak będziesz siedział otoczony innymi pracami innych ludzi, innych artystów i będziesz to się patrzył, analizował, jak, co powstaje, co chciał artysta powiedzieć, wtedy będziesz malarzem. Być może jestem malarzem, bo ja uwielbiam też patrzeć na pracę innych, uwielbiam analizować, uwielbiam, to mi dużą frajdę sprawia, ale też jakoś uspokaja. W ogóle malarstwo dla mnie jest, jak powiedziałem, jedną z najpiękniejszych pasji. Gromie, ci życzę, żebyś tej energii w sobie miał przez kolejne lata tyle, co teraz. Żeby ci się wszystko dobrze układało. Żeby wszystkie biznesy ci się spinały i kalkulowały. Ja trochę podpuszczam. Chodzi bardziej o słowo pasja i wielka chęć do działania i robienia tego, co się kocha. Wspomniałem dzisiaj o tym, że a propos, że jakiś projekt robię, do którego chciałem zaprosić pana Zbyszka, tak? I jutro właśnie zapadnie decyzja, bo jest, mam jakieś spotkanie w centrum miasta odnośnie daty, kiedy odbędzie się koncert. Od kilku miesięcy pracuję z orkiestrą symfoniczną i to będzie koncert, na który dzisiaj serdecznie, jeżeli mogę oczywiście. Tutaj zaprosić wszystkich, to będzie połączenie elektroniki z orkiestrą symfoniczną, której jestem fanem, tak? To też uwielbiam operę i też chciałbym to łączyć. Jest to jakieś szalone, być może takie mocno krakowskie. Więc kończąc swoją puentę, życzę ci wszystkiego najlepszego. Was zapraszam do tego, żebyście obejrzeli inne odcinki. Wiele z nich było nagrywane w Krakowie. I taka mała zagadka dla was. Zgadujcie, spośród tych 120, chyba już teraz 4 albo 3 wywiadów, ile z nich było nagranych w Krakowie. To jest taka zagadka na dziś. Wpisujcie swoje propozycje w komentarzu. Coś można wygrać? Wygrać można... Pomyślimy, co można wygrać i na pewno coś prędzej czy później się znajdzie. Kurczę, co ty robisz w ogóle? Teraz musiał coś znaleźć, no. Kończymy. Odpowiedz sobie na jedno, ale to jedno ważne pytanie. Czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.